Siemanko, z tej strony Bodziu. Witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie w moim pierwszym audiologu. Aktualnie na moim zegarku jest 37 minutek po północy, 20 lipca 2012 rok. Pierwszy audiolog na kanale, być może nie ostatni, nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Chciałbym poruszyć tutaj kilka kwestii, które no, głównie dotyczą mojej osoby. Pierwsza z nich to chciałbym się tutaj pochwalić, że w końcu wbiłem 1500 elo w LoLu, dokładnie 1523, czyli jest już złota odznaka w profilu na sezon trzeci. Na razie planuję nie grać rankedów, chociaż będzie to na pewno ciężkie. Nie wiem jak to będzie. Jeżeli ktoś chce zagrać ze mną w LoLu, to piszcie w komentarzu, może też prywatne wiadomości, albo po prostu dodajcie mnie gdzieś tam. To sobie jakiegoś normala czasami możemy zagrać, albo jakieś, nie wiem, kustomy ustawimy się z widzami, bądź też po prostu normale. To taka jedna kwestia na szybciutko. Druga kwestia. Guild Wars 2. Jak pewnie niektórzy z was wiedzą, w ten weekend, to już nawet od dzisiaj, piątek, sobota, niedziela, czyli 20, 21 i 22 lipca jest druga odsłona beta testów, w której oczywiście ja, czyli moja osoba, wraz z kolegami weźmie udział w beta teście. Posiadamy klucze z giveawaya, tak więc sobie możemy pograć, tak dla informacji. Między innymi ja, Jaskuła i Fiplayer na 100% w Guild Wars 2 grać będziemy. Jeżeli chcecie z nami pograć, jeżeli macie klucz, możemy spotkać się na serwerze Whiteside Reach. Co tu jeszcze? Jeżeli chcecie z nami pograć oczywiście, to piszcie w komentarzach, bądź też do mnie na prywatną wiadomość, jakoś tam się z wami skontaktuję. Co do Guild Wars 2, to w tej becie teście dostępne będą dwie nowe rasy. Mowa tutaj o Asurze i Sylwarii. I to właśnie tym rasom się w ciągu tych trzech dni, bądź tych nawet no, dwóch, bo piątek będzie to od godziny mniej więcej 19, przyjrzymy. Ja od siebie chciałbym powiedzieć, że z Guild Wars, żadnej styczności nie miałem. W jedynkę nie grałem, w dwójkę w poprzedni beta test również nie. Tak więc dla mnie będzie to nowość i na pewno moje wrażenia będą prawdziwe i szczere, bo nigdy nie grałem. A moi koledzy, czyli Jaskuła i Fiplayer, sobie już styczność z Guild Warsem mieli. Tak więc serwer będzie Whiteside Reach. Również zapraszam na nasz taki kanał na YouTubie, youtube.com/skład.gg. Macie tam link w podpisie, również macie link gdzieś u dołu ekranu. Tam znajdą się materiały właśnie z Guild Wars 2, z naszych rozgrywek. Również na moim kanale coś się znajdzie, tak więc jeżeli chcecie obejrzeć, to po prostu czekajcie. Myślę, że w poniedziałek już jakiś materiał, bądź też w trakcie weekendu z Guild Warsa wrzucę. Również zapraszam na mój stream jutro, to znaczy dzisiaj, co ja mówię jutro. W piątek 20 lipca od godziny 19 rozpoczynamy ze streamem z Guild Wars 2. Kolega mówił, że od tego momentu już serwery powinny zostać uruchomione. Planowany jest start od godziny 21. Tak więc jeżeli uda nam się gdzieś tam od 19 wejść, to będzie fajnie. W każdym bądź razie, jeżeli nie, to stream od 19 na pewno będzie działał. Także jeżeli ktoś nie gra, nie ma beta keya, a będzie chciał zobaczyć jak to wygląda, to oczywiście zapraszamy. No i tak jak mówiłem, jest szansa, żeby z nami pograć, tylko trzeba mieć beta keya. No i komunikator głosowy w naszym wypadku jest to TeamSpeak trójeczka. Coś jeszcze więcej mogę tutaj powiedzieć o Guild Warsie? Chyba wszystko przedstawiłem. Na pewno jakiś materiał się ukaże.
No i przyjrzymy się Asurze i Sylwarii. Dobra. Kolejna kwestia, którą chciałbym tutaj przedstawić Wam, to jest Q&A, czyli pytania i odpowiedzi, takie króciutkie. Dlaczego? Pomyślicie, dlaczego to robię? Otóż już Wam mówię, dużo, dużo dostaję wiadomości na prywatną skrzynkę, bądź też na GG, lub też na e-mail. Dostaję wiele, wiele wiadomości, które po prostu się powtarzają. I chciałbym zrobić taki jeden odcinek Q&A, w którym po prostu odpowiem na najczęściej zadawane pytania, bądź też na pytania, w sumie za dużo ich tak nie było, jednak no trochę się ich uzbierało. I tutaj jest jeszcze do Was prośba, bądź też sugestia, jeżeli macie jakieś pytanie do mnie, możecie zadać je na prywatną wiadomość, na skrzynkę na YouTubie, bądź też gdzieś napisać w komentarzach. Ja pytania te zbiorę, najczęstsze pytania, które pojawiały się do tej pory, zbiorę i myślę w poniedziałek, bądź też we wtorek wypuszczę taki mój pierwszy odcinek Q&A, w którym po prostu umieszczę wszystkie pytania i na te pytania odpowiedzi. Pytania mogą być różne. Na wszystkie oczywiście postaram się odpowiedzieć, także jeżeli ktoś chce się mnie o coś zapytać, to nie krępujcie się. Na pewno na wszystkie, no znaczy na prawie wszystkie pytania odpowiem bez wyjątku, także zbytnio tutaj filozofować nie trzeba. Jeżeli macie pytanie, komentarz, skrzynka i po prostu w następnym tygodniu ukaże się ode mnie odcinek, no taki króciutki audiolog. Dobra, kolejna kwestia, porządek. Porządek na YouTubie. W najbliższym czasie planuję trochę uporządkować moje playlisty co do kanału, bo jest trochę chaos, większość jest tam z LoL'a, a gdzieś tam moje inne materiały z poszczególnych gier się chowają i gubią w tym gąszczu. Tak więc myślę, że zrobię jedną playlistę League of Legends komentarze, drugą zrobię z inne playlisty zrobię z serii. Dodatkowo planuję utworzyć nowe tło na moim YouTubie, bo to aktualnie jest takie głównie skierowane pod LoL'a, ponieważ mój kanał miał być skierowany głównie do LoL'a, do moich archiwalnych materiałów. Jednak teraz planuję coś trochę innego, to znaczy planuję się również przerzucić ze streamem na Twitcha, nie na Onedzie. Z góry mówię, że nie chodzi tutaj o żadne partnerstwo ani nic takiego. Chodzi o to, że na Twitchu jest lepsza jakość zapisywanych materiałów, przynajmniej ja tak mam. I po prostu zamiast wrzucać materiały na YouTube'a, to będą one zapisywane na Twitchu. I jeżeli ktoś będzie chciał obejrzeć jakieś kastowane moje turnieje z komentarzem, to będzie mógł to zobaczyć na Twitchu. Ja nie będę musiał po prostu nagrywać tego i później wrzucać tego na mój kanał. Taki jest plan, taki jest zamysł. Tak więc nowe tło, przeniesienie się na Twitcha w najbliższym czasie, playlisty. Planuję również utworzyć taką moją stronkę, znaczy już tam jest, już w trakcie kodowania koduję je. Stronkę bodziucast.pl, na której znajdziecie świeżutkie informacje. I dosyć taki ciekawy mam pomysł co do kastowania turniejów. I to takie króciutkie informacje o streamach i o kanale. Jeszcze mam jedną kwestię, którą tutaj sobie aktualnie pomyślałem. Nowe serie. Nowe serie na YouTubie. Być może chcecie zobaczyć jakieś nowe gierki w moim wykonaniu. Jeżeli tak, jeżeli chcecie zobaczyć jakąś gierkę, w którą gram, to piszcie w komentarzach również. Jakoś postaram się to zrealizować. I być może nakręcę jakiegoś let's playa. Ja aktualnie czasu posiadam dużo, tak więc nakręcenie materiałów mogę sporo poświęcić. Planuję w najbliższym czasie rozpocząć kolejną grę z serii Powrót do przyszłości. Mowa tutaj o Max Payne'ie
jedyneczce. No, powrót o wspomnienia. Teraz dużo, dużo się mówi o Max Payne trójce. Cały YouTube jest praktycznie zasypywany przez materiały z Max Payne trójki. Nie, no cały to może nie. Ale spora część YouTube'a jest zasypywana przez materiały z Max Payne trójki. Ja postanowiłem trochę odświeżyć i dodatkowo coś tam nagrywać z mojej serii Powrót do przeszłości. I no to chyba było na razie na tyle. Taki pierwszy audiolog. Nie wiem, jak on wyszedł. Nie będę nic zbytnio tutaj poprawiał. I zapraszam do pisania komentarzy. Jak wam się podoba taka forma? Być może będę częściej robił jakieś audiologi, poruszał jakieś kwestie. Jeżeli oczywiście będziecie chcieli, albo czasami od czasu do czasu coś, co się będzie działo w przyszłości, będę takie coś wypuszczał. Tak więc, no, chyba powiedziałem wszystko. Oczywiście mówił dla was, rozmawiał do was Bodziu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, cześć i do następnego oczywiście filmu.